No nie wierzę, znowu mi się nie udało. Cały Kreti nigdy się nie poddaje, nigdy. Chcę ci coś pokazać, Reksiu. Pracujemy nad tym od dawna. Oto przedstawiam ci odkurzacz. Ale najpierw trzeba wyłączyć generator pola siłowego na indoorze. Widziałeś kury wysiadujące wielkie jajo kuratora, prawda? Kapitan Malnur von Kretow. Cała przyjemność po mojej stronie. Przy pomocy tego urządzenia odkurzymy jajo skór i będzie ono odkurzone. Może zasadzić go do wewnątrz, a potem odwrócić ten proces. Jak zamierzamy wyleczyć tym na zewnątrz? Mamy. O tym nie pomyślałem. Może wysadzić go w powietrze. To by skroczyło skały, a nie? Sam jesteś kreton, skoro od początku wiedziałeś, to czemu mi nie powiedziałeś? Macie jakiś pomysł, żeby przenieść nasz pojazd na przykład do ogródka? Mamy mały problem. Odkurzacz jest gotowy, ale nie mam pojęcia, jak wylecieć z nim z groty. Może go jakoś przeteleportujemy? No nie wierzę. A rzeczywiście. To szkoda, a już myślałem, że się uda. Odwiedź nas kiedyś, Reksiu. Molly, za chwilę Jean-Paul coś ci pokaże. Przygotuj się na szok. Dobrze, poproszę następną animację. Macie jakiś pomysł? Błagam, miejcie. Szerokiej drogi mlecznej. Świetnie. I uważajcie tam na te wielkie czerwie. Makaron! Ile można czekać na ten makaron? Za co dają w telewizorze? Ble. O, nasza oferta. To jest całkiem niezłe. To jest super. No dobra, gdzie ten makaron? Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. Ha, miałeś nakleić wąsy. No, to wystąpiliśmy. Proszę. Dobra, starczy już tego demo. Czy są jakieś pytania? A nie znudziło się wam jeszcze? Niech podbija. No już jedziemy, bo się miejsce na płycie kończy. Czy możemy porzucić tę akademicką dyskusję i przejść do dalszych pytań? Nie, tu nam dobrze. Psst, ty! Musisz nam pomóc! To my, Vive la Resistance. Dokładnie tak. Ja pierwszy. Déjà vu. Takie jest hasło, które musisz podać piekarzowi René. Znajdź czerwone drzwi. Zapukaj 3 razy i powiedz: Pascal, po prostu gotuj się do drogi. On cię zaprowadzi. No, kolego Blub, co tam dużo gadać? Gratulacje, nie wybuchło. Za czerwonym młynkiem, ale znamy skrót, który może cię zainteresować. Ale bez rezultatu. No i w końcu się poddali, bo doszli do wniosku, że nie da się wyeliminować czynnika kreciego. Teoretycznie, mój drogi Kreti, to właśnie jest nasz engine. To na nim opiera się cała ta przygoda nasza. No a my go wydobyliśmy. I dlatego Jean-Paul jest właśnie taki obrażony, o. Wszystko, ale nie do końca. No ale ostatecznie, dzięki Blubowi, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. No akurat tak wyszło, że na początku. Ale nie do końca. No ma jedną, ale niestety zapętloną. No panowie, czas się wziąć do roboty. Niekoniecznie, reklama jest dźwignią handlu. Jak to kto? Ja. Nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca. A ty, mój drogi, mógłbyś pójść do fryzjera. Moment, czy... Tak, mam nowy, świetny, doskonały pomysł. Mam pomysł. Powiedzmy, że on wchodzi do takiego pomieszczenia, gdzie są szuflady, grzyb i tam, co ty mówiłeś wcześniej? Kilka tajemniczych postaci, tak, tak. No powiedzmy, że on tak wierci i się dowierca tam. No to jest niezły pomysł. Dobra, róbmy tak, że wstawiamy adapter, wieszamy butelki i on tam wchodzi, że niby ma tej królewnie.
ale tak naprawdę trzeba przed wioską normalnie na tych kurach. Co wy na to? Za to mam doskonały pomysł na następny labirynt. I jeszcze proponuję, żeby Rexio jeszcze raz się znalazł w sytuacji bez wyjścia, tak jak tam na początku zupełnie. Bo to nam da trochę czasu. Proponuję, żeby marcowego zająca w ogóle tu nie było. Po co komu? Co mi przypomina, że na samym początku marcowy zając miał taki pomysł, żeby on się wiercił gdzieś i dowierczał. I słuchajcie, i tak. I generalnie już się będzie mogło wydawać postronnemu widzowi, to znaczy temu, który jest po tej drugiej stronie, i wtedy... No to stare. Tak, ale mam lepszy pomysł. Rób. Najwyżej wytniemy. To był chyba w ogóle pomysł pana Gąsienicy. Ładnie znalezione. Słabne. Weź posłuchaj, co ty mówisz. Da się zrobić. Na czerwiec. Weź posłuchaj, co ty mówisz. Dobra, spadamy do domu. Słuchaj, czy my mamy prawa do psa, który jeździł koleją? Albo dokładnie odwrotnie. Żebyś wiedział. Ale to w sumie nie jest zły pomysł. Nie, wszystko fajnie, ale niestety musimy się pospieszyć. I to mnie dosyć martwi, ponieważ widzę, że Rexio depcze nam po piętach. To co proponujecie? Najwyżej zostanę dłużej, sam to zrobię. Zdaje się, że mieliście mi pomóc. I to już koniec. Jak widać, okazało się, że nie było żadnego Nostradamusa. Byli to Nosek, Dantek, Trampek i Muszka w Przebraniu. Tej, co była na początku naszej opowieści. Którzy zbudowali wehikuł na podstawie relacji babcia. I sami cofnęli się w czasie, a potem utknęli w średniowieczu, bo im się zepsuł wehikuł. Chyba. Ukradli księgę w Egipcie. Strasznie to skomplikowane i w sumie bez sensu. Powinno się mnie zwolnić. A teraz napisy końcowe, które urozmaiciliśmy humorystycznymi wpadkami z planu. A teraz napisy końcowe, które urozmaiciliśmy humor... Właśnie dostałem ważną informację. Co? Tak, to było bardzo śmieszne. Się uśmiałem. Na szczęście i tak... Nikt tu pewnie nie dotarł. W ramach dodatków specjalnych DVD, takich tam popularnych różnych, prezentujemy dokument o tym, jak nagrywamy głos Kreta Kretesa. Ale dopiero po reklamach. To znowu ja, dzień dobry. Witam po reklamach. Często pytacie nas Państwo w listach, jak powstają gry z Rexiem. Postanowiliśmy uchylić nieco rąbka tajemnicy. A oto obiecany materiał. Się żegnam i zapraszam na projekcję. Doskonała scena. No nie. Przerywam ten program, bo stał się wyjątkowo głupi. Weź jeszcze raz. A, jakiś piksel przeleciał. Nagraj coś innego teraz. To samo, ale lepiej. Świetnie. Oj, sorry, to nie twoja kwestia. Wiesz co, jeszcze zdążymy nagrać Rexia. Dobra, starczy tego. Dzień dobry. Prowadzimy akcję Przegrywasz. Pan policjant jest akurat na urlopie, więc w jego zastępstwie występuję ja. Kod prawidłowy. Miłej zabawy. W celu sprawdzenia legalności gry, proszę o podanie kodu, który znajduje się w gazecie. Bardzo mi przykro, kod nieprawidłowy jest. Niestety błędny kod. Ojojoj. Pogroziłbym palcem, ale niestety nie mam takiej animacji. Jeżeli zgubiłeś gazetę lub też zjadł ją pies, skontaktuj się z nami. Tym razem odbędzie się bez podawania kodu dostępu, ale tylko dlatego, że opracowaliśmy nowy, świetny system zabezpieczeń. A oto on. Kliknij przycisk dalej, jeśli jesteś posiadaczem legalnej płyty. Jeżeli jesteś posiadaczem nielegalnej kopii gry, wciśnij kombinację klawiszy Alt i F4 na klawiaturze. Ostrzegam, że próba oszukania naszego systemu zabezpieczeń może zakończyć się dramatem, a oprócz tego będzie nam przykro. A jeszcze oprócz tego, na pewno dowie się o tym pan policjant, jak wróci z urlopu. Prawdziwy pan policjant. Oj, widzę, że coś cię gnębi. Decyzja należy do ciebie. Pamiętaj, przegrywasz. Legalna to taka kupiona w sklepie. Oferta i po ofercie. Czytał komandor Kretys w ramach kary za niewybredne żarty pod adresem scenarzysty podczas prezentacji napisów końcowych. Drodzy moi, w swoich listach prosicie nas o to, aby ujawnić wreszcie, jak wygląda narrator. Za moment go ujrzycie. Niestety prosił nas o sfilmowanie jego występu przy zgaszonym świetle. Tak, to właśnie był po raz pierwszy na wizji nasz narrator. Zdumieni? Założę się, że nikt z was nie spodziewał się, że to właśnie on jest narratorem. A teraz z cyklu wynalazki, które wstrząsnęły, zapraszam na spotkanie z Blubem. I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Na koniec zapraszam na autorski występ komandora Kretesa, który przedstawi również za karę swoją reżyserską wersję Rexio i Kapitan Nemo. Trochę więcej niespodzianek końcowych czeka dla tych z was, którzy ukończą grę na poziomie trudniejszym. Do widzenia, mali gracze. A teraz... to już naprawdę koniec. Zobaczmy, co tymczasem dzieje się na pulpicie Windows.